Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i możliwość opowiedzenia. Muszę powiedzieć, że hydrolodzy stosunkowo rzadko występują na takim ognistym tle. To nie jest takie codzienne dla nas, ale to wzmacnia, że tak powiem, wyzwanie dotyczące opowiedzenia w niecałe 20 minut o uwarunkowaniach wodnych, które wspólnie z moim kolegą będziemy starali się przedstawić. Jeżeli chodzi o od pola do stołu, może jedna refleksja. Ta strategia powstała, żeby to najbardziej uprościć, po to, żeby odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, skąd mam wiedzieć, że jest dobra żywność. Bo albo mogę ją brać ze specjalnych miejsc, nie wiem, ze środka rezerwatu, bardzo ostrożnie produkowaną i za to płacić, albo mogę powiedzieć, to nie produkujmy w całej Europie, w takich warunkach, w takich siedliskach i w taki sposób, żeby być pewny, że ona jest dobra. I wydaje mi się, że to jest najprostszy opis tego, co się chce osiągnąć. Czy to się osiągnie, to ja nie wiem, ale mam wrażenie, że takie jest założenie. Jeżeli chodzi o to, co próbujemy przedstawić, to właściwie o zasobach wodnych i ich wykorzystaniu w Polsce jako wprowadzenie. Innymi słowy, czy rzeczywiście jest woda, czy jej nie ma, a przynajmniej jaką mamy perspektywę. O dwóch głównych presjach, społeczno-gospodarczej, która jest uwarunkowana, czy opisana strategiami europejskimi i ich odpowiedziami w Polsce. Oraz tą dużą presją klimatyczną, tą zmienną klimatyczną, którą obserwujemy, pewnie będziemy obserwowali w większej części. Pewne studia modelowe też na potrzeby tego raportu zrobiliśmy i to będzie przedstawiał Mikołaj. I potem co my możemy zrobić, a przynajmniej w takim jakiejś takiej perspektywie, co się wydaje, że jest istotne. Jeżeli chodzi o wodę, to kluczowe jest, żeby patrzeć nie tylko na ściółkę, nie tylko na ilość, ale także na jakość wody. I ja mam nadzieję, że pokażę Państwu, że to jest dosyć istotny problem. Bo mamy koło między 40 a 80 km sześciennych wody odpływa Wisłą i Odrą, tak ogólnie rzecz ujmując. Bardzo duża zmienność jest odpływu z Polski. Kluczowy jest opad, bo około poniżej 200 km sześciennych spada. I mniej więcej 16 km sześciennych wody możemy pobierać z wód podziemnych w sposób bezpieczny. To znaczy, że one są w stanie się odnowić. To oczywiście jest pytanie, czy to jest dużo i mało, ja za moment o tym powiem. Ale warto też spojrzeć na tą mapkę z prawej strony, która mówi o stanie ekologicznym wód. Takim mierniku, który w ramach ramowej dyrektywy wodnej wprowadzono w Europie, żeby powiedzieć, czy jest dobrze. To mamy dobrze na mniej niż 1%. 0,1%, mniej więcej około procenta jest w stanie takim zadowalającym. Głównie to jest hydromorfologia, to nie jest jakość chemiczna, to jest kwestia tego, jak rzeki płyną. I nie tylko w Polsce, ale w Europie z tymi wyzwaniami jakościowymi sobie nie radzimy. I to jest taka rzecz, którą warto z tyłu głowy mieć. I patrząc teraz na to, jak my wyglądamy. U dołu ta tabelka mówi o ilości wody, która przypada na jednego mieszkańca. To na pewno macie Państwo z przekazów prasowych. W Polsce jest gorzej niż w Egipcie. I nie wchodząc w zawiłości tego współczynnika, ja bym proponował spojrzeć na tą najwyższą. I myślę, że każdy z nas miał epizod wakacyjny w Chorwacji. To proszę się tak chwilę zamknąć oczy, przypomnieć sobie i powiedzieć, tak, Chorwacja jest krajem, w którym jest najwięcej wody w Europie. Więc ten opis między krajobrazem, który widzimy, ilością wody, która jest dostępna, a tym, jak liczymy wskaźniki, jest oczywiście różna. Druga tabela, która sytuuje nas w środku stawki, mówi o procencie wykorzystania wody, która jest do dyspozycji. W Polsce jest około 10%, mniej niż 10%. I to stawia nas ciągle po dosyć bezpiecznej stronie. Jeżeli chodzi o jakość wód, jesteśmy przeciętni. Znowu, gdyby przyjąć tą miarę osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód, no to w większości go nie osiągnęliśmy, ale nie jesteśmy na końcu stawki. To tak mniej więcej się dzieje w Europie. Te niezwykle wysokie wymagania środowiskowe, które postawiła Unia jako cel dla państw członkowskich, miała być tak notabene osiągnięta w 2015 roku, nie jest osiągnięta, jest stosunkowo długa droga, żeby i hydromorfologiczne rzeczy, i zagrożenia rozproszonymi zanieczyszczeniami, z głównie azotem i fosforem, i niektórymi tak zwanymi substancjami priorytetowymi osiągnąć. I Polska i Europa ma bardzo dużo do zrobienia. Tak jak już powiedziałem, miarą, czy jest dużo wody, czy nie, to jest miara, ile tej wody potrzebujemy. I my zużywamy pobieramy, bo to też jest ważne, około 7 km sześciennych wody na rok. Z tego znakomitą większość, bo 70% do chłodzenia. To jest woda przemysłowa, ale to jest do chłodzenia turbin.
pobieramy, to znaczy pobieramy, podgrzewamy, lekko chłodzimy i zrzucamy. To jest także niezwykle istotna sprawa, że pobór to nie jest zużycie. 90% wody, którą pobieramy na przykład komunalnie w miastach, to jest około 1 km², potem wraca. I albo wróci w takim stanie, że to, co w Warszawie się zrzuci w Płocku, można wykorzystywać i wtedy w ogóle jest tylko chwilowe pozyskanie wody, czy to tak przekształcimy jakościowo, że już musimy szukać innych źródeł. Także pobór nie równa się zużycie. Jedynym sektorem, który zmienia cykl hydrologiczny, jest rolnictwo nawadniane, które pobiera wodę, a potem ta woda transpiruje i paruje i w związku z tym wraca do atmosfery, a później w postaci opadu gdzieś indziej powraca do cyklu hydrologicznego. Jak widzicie Państwo, te pobory zarówno do nawodnień, jak i dla potrzeb przemysłu spożywczego w stosunku do zasobów są znikome i odpowiadają za mniej więcej 2% w ogóle całego zużycia wody. Dodam, że w skali globalnej 70% zużycia wody na świecie to jest rolnictwo nawadniane. Oczywiście nawadnianie oficjalnie, bo to są GUS-owskie dane, wygląda tak, że patrzymy, gdzie są obszary nawadniane powyżej 20 hektarów, a wiemy, że takich nawodnień w Polsce jest niewiele. Głównie to są bardzo niewielkie działki, obecnie głównie ogrodnicy i warzywnicy. Co więcej, nie korzystają z wód powierzchniowych, a głównie ze studni, najczęściej ze studni nierejestrowanych, to znaczy takich, które są deklarowane jako studnie gospodarcze. W związku z tym nie wiemy, ile zużywamy tych wód podziemnych, choć deklarujemy, że je oszczędzamy. Tutaj macie Państwo szacunki na podstawie wielkości upraw i dawek nawodnieniowych. Jest to ta nazwijmy szara strefa, ona jest w obiegu społecznym, że taka istnieje, czy w obiegu fachowym, jest niezwykle istotna, żeby została jakoś okiełznana, żebyśmy wiedzieli, ile to jest wody. To jest raczej po stronie takiej niedoszacowania niż nadszacowania, to co Państwu tutaj pokazujemy. Ile tego jest, jak to się będzie zmieniało, jest dosyć kluczowe do patrzenia na zużycie zasobów wodnych w Polsce. Mówiąc o rozwoju, który, tak jak już powiedzieliśmy, opisujemy aktami prawa bądź strategii działań w Unii Europejskiej i w Polsce. Wydaje mi się, że są dwa takie niezwykle istotne czynniki w tej środowiskowo-rolnej strategii Unii Europejskiej. To znaczy zrównoważony rozwój rozumiany także jako wzmacnianie siedlisk. To znaczy, żeby te koszty zewnętrzne produkcji, także rolniczej, których nie bierzemy pod uwagę, to znaczy degradacja gleb, zużycie zasobów wodnych, pewne zanieczyszczenie zasobów wodnych, żeby one wróciły i żebyśmy w dobrym środowisku produkowali, z niezwykle silnym uwarunkowaniem klimatycznym, prawda, żeby tą neutralność klimatyczną także w rolnictwie uzyskać. No, są właściwie zapisane. Jeszcze brakuje, w ciągu 2 lat pewnie będzie ta restytucyjna dyrektywa, czyli ta, która około 15% obszarów Unii Europejskiej będzie oddawała temu, żeby wzrastała na niej bioróżnorodność. To, co się dzieje w Polsce w odpowiedzi na inicjatywy europejskie, oczywiście jest spójne, choć może mniej wybrzmiewa, jak to się dzieje w Unii Europejskiej. Wydaje się też, że są większe opory z tym, żeby, powiedziałbym, zmniejszać efektywność produkcyjną na rzecz tych polepszenia siedlisk czy polepszenia jakości ekosystemów. To, co wyraźnie wybrzmiewa, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, to po pierwsze po 2-letnich bardzo bogatych dyskusjach utrzymuje się ramową dyrektywę wodną jako główne narzędzie z jej niezwykle ambitnymi celami, jako wskaźnikiem, czy Unia Europejska potrafi utrzymać czynniki środowiskowe, a także poszerzeniem tych działań, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rzek i siedlisk bagiennych, a także restytucję siedlisk, zwłaszcza tych, które mają komponent torfowy, po to, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ mimo, że zasoby gleb organicznych jest 8% na świecie, to one za kilkanaście procent emisji odpowiadają. Jeżeli mówimy o postulatach, które są
wyrażone w Unii Europejskiej, to w zapisach polskich strategii one w pewnej części są zapisane, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwiększenie odporności, włączenie systemów melioracyjnych na przykład do planów przeciwdziałania skutkom powodzi i susz, czy zwiększania retencyjności. Versus narracja, budujemy duże zbiorniki retencyjne jako część dróg wodnych i z nich będziemy pobierali wodę na przykład rurociągami, żeby pola nawadniać, co wydaje się trudne do realizacji. Czyli mamy dwa opisy, taki bardziej środowiskowy i troszkę bardziej produkcyjny w Polsce, to co się będzie działo w rolnictwie. I na to oczywiście nakładają się uwarunkowania klimatyczne, to znaczy czegoś, co możemy opisać. Po pierwsze, że to jest cieplej i więcej wody. Drugie, że jest bardziej dynamiczne. A trzecie, że oczywiście nie potrafimy opisać, co będzie w piątek po południu w 2044 roku. Tylko możemy mówić o charakterystykach, które będą rzutowały na przykład, że wyobrażamy sobie i modele to podpowiadają, że będą częściej susze czy częściej gwałtowne zjawiska, takie jak opady nawalne i rozdzielone okresami bezopadowymi. Cieplejsza część tego zimowego półrocza, oczywiście spadek udziału dni z pokrywą śnieżną ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z mniejszą retencją pozimową, że musimy ją zastąpić retencją glebową bądź taką retencją krajobrazową, którą mamy w niewielkim zakresie, czyli oczekiwać można spadku plonów w związku z tym, że będą częściej występowały susze. Jak próbowaliśmy to opisać modelem, to może poprosiłbym Mikołaja. Dzień dobry Państwu. W tej części prezentacji chciałbym spróbować zainteresować Państwa wynikami naszych symulacji, naszych takich badań, w których korzystamy z modelu hydrologicznego po to, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. I pierwsze z pytań, jakie sobie zadaliśmy, dotyczyło tego, jakie może być w Polsce zapotrzebowanie na wodę do nawodnień rolniczych. Przy pewnych założeniach co do tego, które uprawy byśmy nawadniali, byłoby to ponad 2 miliony hektarów gruntów ornych oraz dodatkowo użytki zielone. W drugim kroku padło pytanie o możliwość pokrycia potrzeb wodnych do nawodnień za pomocą retencji tej krajobrazowej, czyli żeby w pierwszej kolejności spojrzeć na to źródło, a dopiero potem ewentualnie na wody podziemne. I trzecia sprawa to przyjrzeliśmy się systemom melioracyjnym, na ile ich modernizacja czy też pewne usprawnienia mogą pomóc w tym, żeby dodatkowo tą wodę w glebie móc zretencjonować. To są wyniki naszego eksperymentu numerycznego i ilustrują one zmienność wieloletnią różnych charakterystyk. Zacznę od opadu, to jest ta granatowa linia na górze i tu już padła jedna liczba, natomiast ten opad jest zmienny, tak między 500 a 800 mm w skali roku mniej więcej. Ta zmienność opadu przekłada się na istotnie większą zmienność zapotrzebowania wody do nawodnień. To są te niebieskie i zielone paski. Proszę zobaczyć, że w tych skrajnie suchych latach, które wystąpiły niedawno, 2015 przede wszystkim, ale też 2019, to łączne zapotrzebowanie przekracza nawet 3 miliardy metrów sześciennych. Także jest to, wydaje się, znacząca liczba. Jest to dwa rzędy wielkości wyższa liczba niż te raportowane przez GUS dane o poborach historycznych. Natomiast w latach mokrych i przeciętnych ta liczba się waha między 0,5 a 1 miliarda metrów sześciennych, więc no jest jednak wyraźnie niższa. Te dane przedstawione na poprzedniej ilustracji dotyczą danych uśrednionych dla Polski, ale wiemy, że zróżnicowany jest klimat, gleby, także struktura upraw, rzeźba terenu i to wszystko nasz model uwzględnia, więc możemy przedstawić wyniki również w postaci map. I teraz od lewej patrząc, potrzeby wodne do nawodnień, nasze wyniki pokazują, gdzie one są najwyższe. W tym trójkącie pomiędzy
Północną Wielkopolską, Mazowszem Środkowym oraz Kujawami. Tam występują, zwłaszcza w tych latach skrajnie suchych, najwyższe potrzeby. Mapa numer dwa ilustruje, w jakim stopniu można by pokryć te potrzeby w latach suchych poprzez retencję taką krajobrazową w małych zbiornikach, stawach, i te jasne odcienie zieleni oznaczają stopień pokrycia rzędu 10-20%, czyli bardzo niski, tak? To pokazuje, że niestety, ale na tych obszarach, gdzie te potrzeby są najwyższe, w ten sposób niestety nie będziemy w stanie zapewnić tej poprawy, która byłaby oczekiwana. Trzeci eksperyment dotyczący ograniczenia odpływu systemów melioracyjnych pokazuje z kolei na znaczne możliwości zwiększenia uwilgotnienia gleb tam, gdzie te systemy drenarskie czy też systemy rowów na użytkach zielonych zostały przez lata zaniedbane i wymagałyby tutaj pewnego doinwestowania. Te wyniki, które przedstawiłem, dotyczą klimatu historycznego, tak? I wszyscy zadajemy sobie pytanie, ale co nas czeka, jeżeli chodzi o zmianę klimatu? Tutaj już parę słów na ten temat padło. Jak to się przekłada na bilans wodny? Otóż to może nie jest taka powszechna wiedza, bo ciągle mówimy o tym, że suszy będzie coraz więcej, coraz bardziej dotkliwe. Natomiast suma opadów, taka sumaryczna, okazuje się, że według modeli klimatycznych dla Polski nawet jest prognoza dotycząca wzrostu. Natomiast chciałbym tutaj przywołać, po pierwsze powiedzieć, że to są dane jednak o wysokim stopniu niepewności, a po drugie ta liczba, o której mówiłem wcześniej, dotyczącej poboru do nawodnień sięgających 3 czy 4 maksymalnie miliardów metrów sześciennych, w porównaniu do wielkości ewapotranspiracji mimo wszystko jest stosunkowo niska. Też w odniesieniu do tych 16 miliardów metrów sześciennych, które mamy w rezerwach wód podziemnych. Także to może na tym bym skończył teraz ten element. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o wyzwania i działania, to oczywiście kluczowe jest wzmocnienie sektora wodnego, żeby możliwości retencyjne i krajobrazu, i przestrzenie rolniczej były większe, w tym poprawa jakości środowiska wodnego jako konieczny warunek tego, żeby te siedliska były obszarem zdrowego produkcji żywności. Możemy oczekiwać skokowego wzrostu obszarów nawadnianych pod dwoma warunkami. Albo te susze będą częściej występowały, albo cena żywności będzie na tyle droga, że opłacać się będzie rolnikom inwestować na dużych obszarach systemy nawodnieniowe. Ja patrząc na czas, może przejdę jeszcze do następnego slajdu i do wniosków, czyli na pewno systemy nawodnieniowe, które z jednej części to są rolnicy, którzy sądzimy między 16-18 miliardów złotych muszą wydać, żeby tą przestrzeń, która potencjalnie jest do nawodnień, będzie mogła im służyć. W dalszym ciągu kwestia oczyszczania ścieków i dobrych praktyk rolniczych, pomimo wielkich inwestycji w punktowe oczyszczalnie, jest wyzwaniem. Systemy melioracyjne nie tylko jako rzecz służąca do produkcji rolnej, ale bardziej do uniknięcia przesychania gleb, a także częściowo do retencjonowania czy do zmniejszania skutków powodziowych jako takie rozproszone systemy, że nie tylko w zbiornikach retencyjnych, oraz inwestycje w gleby organiczne w sensie ich większego uwodnienia jako część ochrony klimatu. No i też widać w tej drugiej kolumnie, jak wzrastają, że tak powiem, potrzeby finansowe od przedsiębiorców i rolników w stronę krajowych czy międzynarodowych funduszy. I oczywiście wyzwaniem samym w sobie jest, żeby połączyć to także z liczbami innymi niż tylko te wyliczone około 18 miliardów złotych na systemy nawodnieniowe. Przechodząc do wniosków, nie widzimy wody jako bariery do ograniczenia produkcji rolnej w tym momencie, wydającej się przewidzieć w przyszłości. I to jest pozytywny przekaz, tylko proszę pamiętać, że jednocześnie te częstsze susze
będą miały aspekt środowiskowy. To znaczy wracam do pytania o ściółkę. Tak, ona, ten drugi eksperyment mówiący o wodzie w krajobrazie pokazuje, że na dużej części obszaru Polski będzie sucho. To znaczy zarówno siedliska łęgowe, torfowiska, lasy no, będą cierpiały, będą przyjmą inną formę. Prawda? Bo środowisko się przekształca, być może mniej przyjazną albo taką, do której jesteśmy przystosowani. To dotyczy zwłaszcza środkowej części Polski. Ważna jest ta strefa szara, to znaczy, że powinniśmy ją rozpoznać i w jakiś sposób cywilizować, bo korzysta z najbardziej strategicznych zasobów retencyjnych, czyli z wód podziemnych, na których sądzę, że będzie się opierała wszelkie interwencje dotyczące gospodarki wodnej, a zwłaszcza w przestrzeni rolniczej. W tym krajobrazie rolniczym funkcje pozaprodukcyjne związane z ochroną klimatu, przede wszystkim, jeżeli czytać Zielony Ład dokładnie, ale także zjawisk ekstremalnych, zwłaszcza powodzi, będzie odgrywał rolę większą i może być też źródłem przychodów dla rolników. Wydaje się, że czytając różnego rodzaju rozporządzenia, akty i strategie, że ten impuls zmian jest silniejszy w Unii Europejskiej niż w Polsce, żeby to tak delikatnie powiedzieć. Jeżeli chodzi o wzrost poboru wody do nawodnień, stricte do nawodnień, to on pewnie nie przekroczy 4 km sześciennych, co oczywiście jest znakomicie więcej, wielokrotnie więcej niż teraz, ale ciągle wydaje się, że jesteśmy po bezpiecznej stronie, zwłaszcza porównując do tych 10-12 km sześciennych odnawialnych zasobów wód podziemnych, które jestem przekonany, że będą podstawą wzrostu nawodnień, jeżeli do nich dojdzie. Kluczem są opady oczywiście, bo polskie rolnictwo korzysta z nawodnień tylko w sposób uzupełniający. Rozkład opadów w czasie może warunkować rolnictwo, zwłaszcza susze między majem, powiedzmy, a czerwcem. Natomiast to jest klucz do rolnictwa i potem jest pytanie, ile będziemy ewentualnie uzupełniać. Konieczność odbudowy urządzeń melioracyjnych tam, gdzie mają pełnić szerszą rolę i wydaje mi się, że na razie jeszcze niedoceniany, ale bardzo silny czynnik związany z koniecznością odbudowy tej warstwy humusowej w glebach, bo my korzystamy z kapitału, który przyroda i poprzednicy zrobili. To znaczy my koło tych 3-4% humusu, który mieliśmy, jesteśmy teraz przeciętnie 2,5-3, czyli 25% do tej największej wartości gleby żeśmy no, w jakiś sposób wykorzystali za to nie płacąc i przyjdzie i to trzeba będzie odbudowywać. Także sporo wyzwań, powiedziałbym, więcej w kontekście jakości środowiska niż budowy urządzeń hydrotechnicznych. One na pewno będą kształtowały krajobraz rolniczy, jeżeli susze będą się pojawiały częściej, na co te modele klimatyczne wskazują. Bardzo dziękujemy.